Leki na katar pomogą ci wygrać z nieżytem nosa. Katar, czyli nieżyt nosa, to jeden z pierwszych objawów przeziębienia. Niektórzy mawiają, że leczony trwa zaledwie tydzień, a nieleczony aż 7 dni. Mimo, że katar nie jest dolegliwością zagrażającą życiu, to jednak nie warto go lekceważyć. Pozostawiony sam sobie może skutkować powstaniem innych chorób, jak zapalenie ucha czy zatok. A nawet zapalenie oskrzeli. Katar to jedna z tych dolegliwości, która bardzo obniża jakość codziennego życia. Osoba z katarem miewa problemy z koncentracją, źle sypia, cierpi na bóle głowy. Niestety, katarem łatwo się zarazić, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym, kiedy wszyscy wkoło smarkają i kichają. Ciekawostką jest, że katar może być wywołany przez jeden z 200 typów wirusów. I niestety często powraca. W ciągu swojego życia mamy go wiele razy. Mimo, że katar utrudnia życie, to jednak jest nam potrzebny, gdyż pomaga walczyć z infekcją. Wydmuchiwanie nosa, podobnie jak kichanie, pozwala pozbyć się z dróg oddechowych wirusów i bakterii. Objawy kataru zazwyczaj zaczyna się niewinne od bólu głowy i delikatnego łzawienia oczu. Z czasem objawy przybierają na sile, chory zaczyna kichać i boryka się z uczuciem zatkanego nosa. Na początku wydzielina z nosa jest bardzo wodnista i bezbarwna, po około od 2 do 3 dniach staje się gęsta, zielonkawa lub żółtawa. Jest to znak, że bakterie zadomowiły się w naszym organizmie. Leczenie kataru. Domowe sposoby. Leczenie kataru polega głównie na zminimalizowaniu męczących objawów, udrożnieniu dróg oddechowych i zmniejszeniu obrzęku błony śluzowej nosa. Wśród domowych sposobów największą popularnością cieszą się inhalacje z olejków aromatycznych. Świetnie sprawdza się olejek eukaliptusowy, który pomaga odblokować zatkany nos i pozbyć się nagromadzonej wydzieliny. Ulgę w męczącym katarze przynoszą również maści eukaliptusowe lub majerankowe. Pomaga także gorąca kąpiel i moczenie nóg w ciepłej wodzie z dodatkiem soli. Ulgę w katarze przyniesie także nawilżanie błony śluzowej izotonicznym roztworem wody morskiej. Roztwory soli morskiej działają na błony śluzowe jak miotełka, która oczyszcza je z zanieczyszczeń, a jednocześnie pokrywa cieniutką warstewką ochronnej substancji, która efektywnie nawilża wnętrze nosa. W trakcie kuracji leczniczej nie można zapominać o przyjmowaniu dużych ilości płynów. Mogą to być napary ziołowe, na przykład z rumianku, jak również herbata z sokiem malinowym lub z sokiem z czarnego bzu. Może to być także niegazowana woda mineralna. Ważne, aby płynów było jak najwięcej. Dzięki nim wydzielina się rozrzędzi i tym samym nos łatwiej się jej pozbędzie. Leczenie kataru. Pomoc z aptecznej półki. Szukając sojusznika w walce z katarem, warto również sięgnąć po sprawdzony lek na katar. Przede wszystkim taki lek powinien udrażniać ujścia z zatok do przewodów nosowych, ponieważ umożliwia to nie tylko ewakuację zalegającej w nich ropnej wydzieliny, ale również zapobiega powstawaniu zamkniętej przestrzeni z gromadzącym się wysiękiem. Nie mamy tu jednak na myśli tradycyjnych kropel do nosa, gdyż ich działanie jest dość krótkotrwałe i zazwyczaj po upływie kilku godzin katar pojawia się ponownie. Bardzo skuteczne są tabletki oraz gorące saszetki. W ich składzie warto doszukiwać się pseudoefedryny, która zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa poprzez kurczenie naczyń krwionośnych, a także skutecznie udrożnia drogi oddechowe i wspomaga oczyszczanie z zatok. Pseudoefedryna działa jak większość aerozoli na katar, z tym, że robi to skuteczniej, bo od środka. Dzięki lekom na katar z pseudoefedryną poprawia się drożność nosa i dróg oddechowych oraz następuje oczyszczanie się zatok. Ustępuje również obrzęk, który pozwala na odpłynięcie zalegającej wydzieliny, co skutkuje przerwaniem ciągłego narastania stanu zapalnego. Leki na katar z pseudoefedryną hamują katar i ułatwiają swobodne oddychanie. Ale uwaga, na preparaty z tymże składnikiem powinny uważać przede wszystkim osoby mające problem z nadciśnieniem i nieprawidłowym rytmem serca. Pseudoefedryna występuje w całej gamie preparatów przeziębieniowych, np. Gripex, Gripex Max. W skutecznym leku na katar warto szukać także fenylefryny, która jest zamiennikiem pseudoefedryny.
Zadanie ma takie samo, obkurczać obrzękniętą błonę śluzową nosa, zmniejszać katar, towarzyszące mu kichanie i wszelkie inne związane z nieżytem nosa nieprzyjemności. Dzięki lekom na katar z fenylefryną nos zostaje udrażniony, a uciążliwy katar znika szybko i skutecznie. Warto w tym miejscu dodać, że fenylefryna ma jedną dużą przewagę nad pseudoefedryną. Działa dłużej, dzięki czemu pozwala na przyjmowanie mniejszych ilości dawek leku. Fenylefryna wykazuje bardzo wiele efektów działania wspólnych z pseudoefedryną. Na nią także powinny uważać osoby z niestabilnym ciśnieniem i problemami z sercem. Fenylefrynę można spotkać w takich preparatach jak Gripex Hot Activu.